Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Bomb Simulator po krótkiej przerwie. Na różnego typu premiery wracamy dokończyć naszą przygodę jedynego w swoim rodzaju włóczęgi i jego kompana Worisa. I jeszcze jego kompana ptaka w ręku, tak jak to było w Forcach. Nie, to był wąż w kieszeni, kurczę, nie. Co innego mi się skojarzyło. Był chyba płonący ptak ogólnie. Niemniej, szanowni państwo, no z tego co pamiętam, to pozbierałem trochę tych surowców, ale nie wiem, czy mam wszystkie. Wydaje mi się, że brakuje mi jeszcze jednej ramy krzesła, a może nie będzie trzeba ich wszystkich, bo opona jest potrzebna, gwoździe i ramy krzesła. Dwie ramy krzesła znalazłem. No to na szczęście mamy trochę tych ziomków. According to the instructions, this generator runs on a special mixture. One part vodka, one part bird poop, and one part tobacco leaves. I've added the recipe to your workbench. Try making that now. O, ciekawostka też. Stwórz paliwo do ładowarki używając warsztatu. No dobra, mamy wszystkie te surowce, które on tam wspomniał. W ogóle, no tak, ja przy sobie mam tak naprawdę teraz takie rzeczy, bo poszukałem jakieś tutaj... Bo wypadały rzeczy, myślałem, że może też będzie się przydał taki kawałek krzesła, ale nie. Chodziło bardziej o te ramy krzesła, tylko dwie się udało znaleźć. Mam też bardzo dużo tych... Właśnie, a propos. Mam dużo ich, to mogę je poprzerabiać w sumie na złom. Chociaż złomu też mam mega dużo. Dobra, w warsztacie coś nowego doszło, tak? Paliwo. Okej. Okay. Wódeczka tytoń iguano. Wytwórz. Great! Now it's time to fuel that charger. No to wlejmy. Tylko teraz... Aha, to pewnie... Co, Worris, ty to masz ze sobą? Gdzie masz? O, jest, dobra, okej, okay, weź jeden. I zobaczmy. Now it's just a matter of time. And refilling that fuel tank if it runs dry. Ale wydaje mi się, że mogę zatrudnić dwóch ziomków, skoro mam jeszcze surowce. Dodam moduł. I'm honored to join your cavalry. Okej, okay, dodam drugiego. O, akurat nadchodzi nalot robali. Za 4, oba 20. Opłacamy ochronę, stać nas. Proszę bardzo, ładuje się bardzo ładnie. Tylko jeszcze pali... A! Do tego paliwa... To chyba najważniejsze będzie to paliwo dodać. Ło, to wódeczka się skończyła. Szybko poszło. O, no właśnie, Worris. Dawaj mi tę wódeczkę. Znaczy te paliwo w sumie. Weź wszystko. Cyk. Raz, dwa. To nie chcesz więcej? Chcesz. No właśnie, czyli chodzi o, wychodzi na to, że muszę skoczyć po wódeczkę. Oczywiście mógłbym zrobić może jakieś questy dla naszej koleżanki. To dobrze, że tytoń akurat zobaczy, co tutaj produkuje. Więc mam tytoniu. Dość sporo, można przyznać, że jest jego... No, jest go wystarczająco dużo, ale oczywiście niech się ten tytoń dalej tutaj robi przy okazji. Ja nie wiem, jeszcze będę potrzebował tego zrobić, żeby zakończyć robotę. Kurde. Cyk. Co oczywiście tutaj mogę też, ale już na razie nie chce mi się... bawić w to już tak naprawdę, w te produkowanie bakłażanów, które muszę w ogóle sprzedać. No właśnie, zobaczcie, widzicie, największym problemem to jest paliwo jednak. Tak, nie jest problemem to, że... Tak, nie jest, problemem jest wódka, tak? Trzeba skoczyć po wódeczkę, bo się wódeczka skończyła. O, widzę, że koleś ma dla mnie prezent, to może znowu go... Kartony? Naprawdę, wysyłam go po karton? Co za pomysł? Czemu? Hajs zarabię, bo na wódkę wydam mnóstwo... pieniędzy. Może więcej będę tych zbudować i żeby więcej hajsu mi generowali, pasywnie, żeby przypływ był, ale... Dobra, to wiadomo, że oni teraz nie mają roboty, to muszę udać się do sklepu spożywczego, prawda? Tutaj te, a no właśnie. W sumie... to miałbym darmowe wódeczki, słuchajcie. Ja polecę zrobić questa z naszą koleżanką Trixie, ponieważ ona jest nam w stanie rzucić troszkę alko, tak po prostu. Dobra, Tryksiak, ja wiem, co ty będziesz do mnie tutaj potrzebować. There's a bug treasure on that roof. If you could get me up there, that would be groovy. I'll give you a major cut. Nie ma problemu. Szkoda, że sam nie mogę tych skarbów na dachach rzucać i szukać. Proszę bardzo. Tornadko dla ciebie. Sweet! I see a major bug infestation coming. Looks like they know we're here. But bring them down, so I can bring down their treasure safely. Nie ma problemu. Nawet myślę, że od razu użyjemy... O! Ale patrzcie! Cyk! Bierzemy ich na górę od razu.
Gruby nie chce pofrunąć? Już fruniesz, gruby. To chyba w sumie całkiem ciekawy sposób był. Gdzie jest gruby? Ło! Co to jest? Człowiek pszczoła! Foliarz, no tak. O, ten się zaciął, bardzo dobrze. Mam nadzieję, że na długo się zatniesz. O! Jezu, coś spadło. Cyk! Spadł, kurczę, z nieba. Nagle koleś. Czy jeszcze żyjesz, gruby, czy jeszcze już nie? Muszę się tym zająć. Tak, chyba już nie żyje, to mogę rzucić go tam. Ten to najbardziej z nim będzie zabawa. Już? Już. Zamiatany. We got a lot of cool things. Here, those are yours now. Time for me to bounce. Cyk. Jeszcze są dwa zadania z Trixie, z tego co widzę. O, tam sobie ktoś flaszeczkę popija. A tu jeszcze są, zobaczcie. O, tam jest coś do odkrycia w ogóle. To chyba mnie nie było w ogóle. Tutaj mam jeszcze trochę czosnku niedźwiedziego, niż bym go potrzebował w ogóle, ale... Ale no, przede wszystkim tutaj zapas alkoholu, proszę bardzo. Łap, Boris. Dobra, zaraz pójdziemy ogarnąć tamten kąt. Dzień dobry państwu. Macie jakąś fajną sofę tutaj do zebrania? A to tylko dwóch tu chroni? Uje, ten jak uniknął mojego uderzenia. Daj mi spokój. Ja tu przeszedłem po waszą sofę. Nie obchodzi mnie, co robiliście. Ja chcę waszą sofę. Cyk, jak poleciał w powietrze. Dobra, jedziemy. Fotelik, przepraszam, no dobra. Sofa jednoosobowa, czyli fotel w skrócie. Prosta sprawa. Easy. Ciekawe, czy tu gdzieś jakieś piórka nie są pochowane. Ale rawie to taka okolica, w której w sumie może być wszystko schowane wszędzie. Tutaj mamy ptaki, które też żrą. O, proszę bardzo. Kolejna podpowiedź na temat tego, co już wiemy, na szczęście. Ale w sumie ciekawe to wymyślili. Nie zwróciłem na to uwagi, gdybyście nie powiedzieli, to nie wiem, może by mi wpadło w oko, ale to musiałbym na to absolutnie po prostu po drodze spojrzeć i tyle. A tak wspomnieliście o tym, widzę piórko, spokojnie. Jest tak, jak myślałem. To łatwiej było teraz, dzięki temu. Mamy pióreczko kolejne. 27 piórko. Chodź, Boris, łap te grzyby. Mogą się jeszcze przydać. 20. Ło! O kurcze. Nawet ich tu prawie nie zauważyłem. Może macie ochotę polatać, panowie? Macie ochotę? Mam nadzieję. Pięknie. Tamten też zapolata. To jeszcze ktoś będzie żył chyba. Bo... O już, znowu nalot? Ale zobaczcie, jak szybko się pojawił. Dobra, macie 4 dychy. Nalot po nalocie. Okej, ktoś... Ktoś przeżył? Nie wiem kto. Ktoś tu przeżył, bo musiał przeżyć chyba ten atak tornada, bo on cały czas tutaj kuli się. A jakbym zaliczył i ogarnął, to nie powinien się kulić. Tutaj jest też mnóstwo śmieci. Nie byliśmy chyba w tej strefie w ogóle, tak myślę. To coś nowego dla mnie ta strefa. Nie poznaję okolic za bardzo. Aż tak bardzo. Tutaj mamy, dobra, możemy wziąć. Też mogły być jakieś piórka ogólnie. Pewnie, ale no nie będziemy się już tak bardzo tym tutaj przejmować. Może gdzieś czterolistna by była też schowana. No nie uratujemy, kurczę, Wajzy, bo nie widzę, gdzie jest ten koleś, który niby uciekł z Kubaniec. Słuchajcie, chyba odkryłem coś z przyszłości. Zobaczcie, tu jest jakieś takie przejście. Ono jest zamknięte. Takie tylne wyjście, znowu jeszcze widzę tutaj te. Tak. Grzybki. Widzicie? No bo tutaj jest jakieś wyjście dziwne. I zobaczcie, to jest w ogóle pod naszą znowu siedzibą. Trochę to jakby wychodziło w ogóle od tych szczurów, skoro to spod ziemi wychodzi, nie? Bardzo ciekawe miejsce. Myślę, że będzie fabularne. Tak przynajmniej czuję. O, i proszę bardzo. A propos szukania piórek, widzę kolejne, czy... Ale wiecie co? Tam się trzeba dostać z konkretnego miejsca, o właśnie. Spróbuję znaleźć tam przejście dookoła. Gdzieś na drugą stronę trzeba się dostać i na tej posesji jest piórko, no to skoro już go wypatrzyłem, to go wezmę, nie? A tu są tory. A. Musisz coś wypić. Spoko roko. I kolejne piórko, ale jak umieszczone chamsko. Pójdziemy po nie też. Dobra, Boris, muszę się czegoś napić. Daj mi ten soczek tutaj. Przynajmniej w końcu zwolnimy slota na soczek, a ja teraz muszę wykombinować... Boomsville i tam jest jakiś... Co to w ogóle ma być? Jakiś pies tam chyba był. Akurat nie ma problemu z tym, żeby tu pójść po piórko.
Także spoko. Ale jak daleko mogę pójść? Sam spadł. Chyba mi się wydaje, że nie będę mógł tam dojść. Jakieś niewidzialne ściany zaraz będą. A! Ej, nawet mogę tu pójść. O, to ciekawe, jednak mogę tu wejść. Uuu! Jak daleko będę mógł pójść? Czy gdzieś w okolicach tego... No! Na to liczyłem. Na to liczyłem. Cyk! 29 piórek już. Koniec. Kurczę, szkoda, wiecie co, bo ja bym wolał, żeby ta mapa była tak zaprojektowana, że tutaj nie mogę wejść, bo na przykład jest mega, mega stromo, a nie, że niewidzialne ściany porozstawiali i są zadowoleni, że zablokowali graczom przejście. Kurza twarz. Dostałem się na posesję. Znalazłem... Co jest z tymi robalami? Ej! Wiecie co, coś się musiało stentegować, słuchajcie. Coś się musiało chyba zepsuć w tej grze, bo... Trzeci atak. Ja zwykle miałem na jeden odcinek, jeden, może dwa, na godzinę nagrywania raz czy dwa razy. Słuchajcie, kurczę, atak robali. A teraz już w ciągu 13-14 minut nagrania łącznie, już miałem trzy najazdy. Już mi się za chwilę skończą ludzie i pieniądze. Nie wiem, czy gra zachęca, żebym w końcu obronił jakąś bazę, tylko że mi się nie chce bronić. Nie ma czasu, są zadania do zrobienia. Dobra, przybyłem. Mam dla was wódeczkę. Szkoda, że wódeczki samemu nie da się robić, no ale dobra. Trzy kolejne wódeczki poszły. Dawaj, Woris. Tylko nie wiem, czy ja jednak więcej nie potrzebuję tego paliwa. Bo mogę pododawać to paliwo trzy razy, ale coś czuję, że to nadal za mało. Coś czuję, że i tak to paliwo żrą tak szybko i zobacz, tak wolno tutaj się... Może rzeczywiście potrzebuję też trzeciego kolegi, tylko że no nie mam już ramy krzesła. Więc chyba rzeczywiście... Tak, szukaj dalej hajsu. Jedziemy chyba jednak po dostawę wódeczki ze sklepu, tak? Do monopolowego trzeba się udać, Woris? W ogóle... Zobaczcie ten plakat. Scavengers coming soon to your local Underbridge Cinema. Scavengers. I najlepsze jest to, że tutaj mamy też shopa. A pamiętamy, że w galaktych... w galaktycznych kolegach... Galaktyczni, jak oni się tam nazywali w ogóle? Obrońcy Galaktyki? Tak, chyba? No to kurczę, to tam był przecież też shop, nie? No toś miał jakieś imię, ale że ja jakby nie jestem fanem i... Chyba nie oglądałem żadnego ich filmu. Tak, takiego solo, to nie pamiętam. Jak on miał na imię, wy na pewno pamiętacie. Gdzie jest wódeczka? Wódka, proszę bardzo. Enjoy. Nie wiem, ile jej potrzebujemy, ale... Trochę pieniędzy trzeba będzie wydać. Dobra, wystarczy chyba tych wódeczek. Szkoda, że nie widzę, ile ich mam, ale może mi Woris powie. Mam ich łącznie... A nie, zrzuciłem nawet. O, 10. Okej, 10 sztuń. Łącznie 12 nawet. To jeszcze 3. I to jeszcze, jak widzicie, jest to cytrynóweczka taka bardziej niż taka czysta wódka. U niego mogę kupić też... Ile mam do leczenia tych? Mam 5, dobra. A czy mogę mu sprzedawać rzeczy? Nie mogę, to jeszcze pójdę sprzedać. Temu tutaj obok, bo jest pawn shop. No co jest grane? Zobaczcie, czwarte nalot robali. Co jest grane z tych? Chyba muszę rzeczywiście się z nimi zmierzyć, nie wiem. Coś... 14 już? Okej. Dobra. Wiecie co, mam wrażenie, że to jest po prostu oskryptowany atak robali. Takie mam wrażenie. I on tutaj mi strasznie zmarnował... surowce. Już wszystkie robale, matko boska. Ale to czemu tak? I to naszą bazę chyba atakują faktycznie. Ja pierdzielę, no co to za pomysł? Gdzie tu jest wjazd? Sorry. Nie o to chodziło mi. O Jezu, ja teraz na prędce próbuję wrócić i... Dobra, Woris, przeszkadzasz mi bardziej niż pomagasz. Bierzemy ptaki, gołębie tornado. Tak, muszę obronić bazę, to się pewnie rzucają w tym miejscu. Oczywiście, że tak. Mi się wydaje, że to było skryptowane, dlatego było takie dziwne. Dobra, jedziemy z tym koksem, bo tu wszystko próbują niszczyć. Ty dziadu! Co się dzieje z tym dziadem? Tu próbuje mi to niszczyć. Ja tu nie mam żadnych rzeczywiście stref obronnych ani nic. Gdzie mi niszczysz myjnie, brudasie? Wyleciał za pieniek. Co za cwelmajstry. Kurczę, ale żebym ja wiedział wcześniej, że to jest taki problem z nimi, to bym od razu włączył, tak? A tu wydałem kilka pieniędzy, tylko żeby opóźnić latanie, a tu tak naprawdę oni mnie atakowali, skubańcy. Dziwnie to zrobione, to nie mogli jakoś
jednak zrobić z tego takiego fabularnego ataku bazy, tylko robić to tak dodatkowo? Wyglądało jak błąd. Dobra, ziomek. Trzeba cię potraktować jednak w taki sposób. O! Albo nie? Czy ktoś jeszcze się zawiesił tutaj w tej obronie bazy, bo... 2 minuty zostały? Tego pamiętam, że wywaliłem i... Co się z nim stało? Okej, słuchajcie, dalej licznik bije? Ale nie ma tu już nikogo, chyba że się zbagowali znowu. W ogóle to wszystko wygląda na trochę jakby popsute. Sam ten atak jest mega dziwny. No nie ma. Wszystko zrobione, ale licznik bije. A, tu się jeszcze... Łooo! O ty typie! O, jak się tu skampił! Robale pokonany. Jak mi tu próbował niszczyć ten... ściankę. Teraz pytanie, co mi zniszczyli faktycznie. Zaraz zobaczymy, jakie są zniszczenia. I co, są jakieś zniszczenia, tak? A widać, ile tu jest HP w ogóle? Bo ja tu nie widzę, ile jest HP. Wygląda na to, że jest po prostu narysowane, że jest uszkodzone. Ale żeby to naprawić, to trzeba będzie chyba te naprawcze zabawki, tak mi się wydaje. Dobra, mam ich tutaj trochę zrobionych. Muszę może rzeczywiście jakieś obronne tutaj postawić systemy. Tego jeszcze nigdy nie budowałem. To może byłoby rzeczywiście coś do zrobienia. Tylko teraz, gdzie ja mam te naprawcze dziadostwa? Gdzie je wrzuciłem? To są chyba te, tak? Ctrl R, weź wszystkie. Dobra, tutaj dużo nie napraw... Aha, i to 10. Aha, i to jest E napraw, okej. To faktycznie gówienko w sumie to naprawia. Po 10 sztuk. No dobra. No ale jak sami widzicie, kurczę, trochę roboty z tym było. Teraz pytanie, ja tego paliwa naprawdę muszę narobić milion. Zrobię 10 sztuk. Bo pierun wie, ile tego jeszcze będzie trzeba. Dobra, Woris, gdzie ty jesteś? Gdzie jest w ogóle Woris? Tutaj gdzieś stoi. Woris! Woris poszedł się umyć. Aż tak śmierdzisz? Chłopcze. Dobra, jedziemy. Dodajemy to paliwo. Niestety nie mam żadnej... Okej, teraz trzeba poczekać. Dobra. Nie mam niestety żadnej kolejnej ramy, więc no... Słuchajcie, no... Jeszcze mogę zawsze tutaj w tych okolicznych śmieciach poszukać. Może jeszcze jakaś rama się znajdzie. Albo Masmix, tak jak mówiłem ostatnio. O! Idealnie! Dobra, super! Właśnie udało się w ostatnim praktycznie śmieciu znaleźć tej jednej ramy, której potrzebowałem. Więc super, a w sumie to i tak muszę do Worisa wrzucić, żeby to zaliczyło jako mój ekwipunek. Dobra, zbudujemy jeszcze jedną. Dodaj moduł i jeszcze jeden. Proszę bardzo, maksymalna praca. Z pompką do materaca. No i ładujemy bateryjkę. Teraz szybciej to przynajmniej, szybciej to paliwo będzie zżerało, więc muszę teraz znowu poczekać i... Coś czuję, że jednak będę musiał użyć. Dobrze, że 15 wódki wziąłem. To ciężko było wyczuć, ile tak naprawdę będzie jej trzeba. Nie no, mam nadzieję, że paliwa już starczy, zobaczcie. Nawet dałem więcej paliwa niż trzeba. Czyli ja zmarnowałem wódeczkę na paliwo. Ale dobrze, przynajmniej naładujemy w końcu te baterie, będzie można ruszyć dalej z historią. No panowie, tu bardzo ładnie kurczę, taka... rowerek po prostu, to mam nadzieję, że będziecie teraz mieli dużo siły w nogach. Finally! Let's get this battery to the rats! Jeez, it looks somewhat... unstable. Makes me kind of nervous. I think I'll let you do the honors of driving it safely to the hideout. Już przygotowali mi nawet do tego, żebym przeprowadził bezpiecznie. W sumie można tak zrobić faktycznie. Bezpiecznie. Mam wrażenie, że to może wybuchnąć, więc może rzeczywiście delikatnie może cię poprowadzę, Woris, żebyś przypadkiem nic sobie nie zrobił. Chociaż nie podoba mi się akurat to przejście. Ja bym chciał innym przejściem. Czemu tam mi sugerujesz, Woris, żeby działać? Ale oni teraz tam będą stali, czy do czegoś jeszcze mają się przydać? Ci panowie. Kurczę, może muszę ich zwolnić z tej roboty niezbyt przyjemnej. Kurczę, oni w życiu tyle nie pedałowali co dzisiaj. Dobrze mieć swoich przydupasów. Dobra, jesteśmy. Fully charged. Take it off me already, will you? I'll handle this. I've learned a lot about how to take care of explosives lately. Thank you for that unique gift, by the way. I totally dig the metaphor. Explosion of passion and stuff. Eh, you're pretty sweet.
Anyways, with the battery in place, we need the correct passphrase to finally run the machine. Luckily for us, Evilway seems to use the same passphrase to encrypt its outgoing communication. We simply need to intercept such a transmission and extract the phrase. Antenna. And how do we do that again? Quite simple, really. First, build three antennas in three different places so they can triangulate and lock in on a transmission. Then as soon as the broadcasting starts, this device will activate. It's perfectly sized to mount it on a shopping cart. Convenient, eh? Seems legit. Anyways, it will point you towards the transmission receiver. Follow the signal and wait for the device to decrypt and extract the passphrase. You need to move fast and do it before the transmission ends. Any questions? Great! Over and out! O kurczę. I mam jeszcze punkty. 30 poziom. Aha, nie, 30 to ma być. Okej, okay, to teraz zabawa z anteną. No to oczywiście zwiększam sobie podczas blokowania może mniejsze obrażenie, może się to przyda jeszcze. No dobra. Maszyna stoi, teraz musimy zrobić triangulację. Wybuduj antenę w trzech różnych bazach. No tak, czyli teraz przyda się więcej baz posiadać. Zdecydowanie. Podoba mi się ta strzałka ogólnie. Jest mega. No dobra, słuchajcie, no przede wszystkim trzeba się też dowiedzieć, ile to wszystko kosztuje, więc znowu wracamy do bazy i zaraz zobaczymy, jakie są koszty tej anteny, bo to też była ta druga rzecz zablokowana. I to wydaje się, że to będzie tyle, mam nadzieję, jeśli chodzi o budowanie dziwnych rzeczy. I zobaczcie, a propos znowu na lotrobali. Który to już dzisiaj? Piąty? To jest... Mam nadzieję, że teraz to już był taki zwykły, że tamto nie rozbestwiło tych robali, że teraz non-stop będą atakować. Ale wiecie, jednocześnie mamy akcję obroń trzy bazy, jeszcze zbuduj na trzech bazach rzeczy. Więc no ja nie wiem. A teraz panowie, nie mogę panów zwolnić stąd? Uderz? Chyba nie mogę ich zwolnić. O, dzięki za prezent. Trochę drewna zbierz, bo kończy się. Dobra, antena wymaga... Aha! No i zobaczcie. I w końcu już wiemy, do czego pokrywy do kosza się przydadzą. Ale to spoko, pokrywy do kosza łatwo zdobyć, tylko muszę jeszcze, jak postawię tutaj już jedną z tych anten komunikacyjnych, proszę bardzo, przy ławeczce postawimy. Proszę pilnować naszej anteny, to mamy już jedną, teraz potrzebuję jeszcze dwóch pokryw. Znaczy, mamy jedną, dobra, miedziane rurki ogólnie są potrzebne jako dodatek, zobaczmy jak tam status, bo tu też zacząłem przy okazji jeszcze produkować rzeczy. Tak, dorzucimy jeszcze tyle tego drewna, ile jest tu potrzebne, żeby te piece były zawsze pełne. Może jakiś papier przy okazji, czy nie wiem, czy fajki będą jeszcze potrzebne, czy nie. Ile mamy miedzianych rurek? Będziemy mieli akurat tyle, ile trzeba. Chyba były dwie potrzebne, tak? To jeszcze nie będziemy mieli tyle, ile trzeba, miedzianych rurek. Tak. Mogę zrobić trzy, ale potrzebuję cztery, więc jeszcze muszę użyć trochę złomu, zrobić... Dobra, no to wiadomo. Działamy z tym koksem. O, tu jak ładnie. Przy okazji zrobię sobie jeszcze, nie wiem, może dwa zestawy tych takich naprawczych jeszcze tutaj zestawów. Znaczy, no tak, zestawy naprawcze. Bo będę chciał nimi tutaj trochę ponaprawiać rzeczy, które tu popsuli mi. Przy okazji trochę overkill w niektórych miejscach, ale... Ale no trzeba naprawić, no. Ej, to się samo naprawiło? To było uszkodzone przecież. Chyba tam może nie za dużo uszkodzili. 50, proszę bardzo. Nie no, nie będę teraz używał, jak mogę dziesiątkę użyć. Nie będę używał 50, żeby ładowarkę naprawić, bo to trochę jednak przesada. Jak coś czuję. Dobra, mam chyba wszystkie surowce, oczywiście dalej będę to produkował. Bo to może jeszcze się przydać. Czy do anten już będzie chyba wystarczająco. Co? Aha, skończyło się drewno. Cyk. Szkoda, to trzeba tak nawalać w dziki sposób myszką. Co jest pewnie nieprzyjemne w oglądaniu, no ale taki mamy klimat. Mogę też w ogóle rzucić tym złomem tam. W ogóle można rzucać tymi złomami po całej okolicy i to wszystko się tam będzie pododaje. Czyli tak, jeszcze muszę zrobić... Sorry, tutaj to było. Miedziane rurki. Cyk. A, miałem... O, mam jedną więcej niż potrzebuję, ale to dobrze. To bardzo dobrze. To się tam już porobi i lecimy, tak? Oczywiście jeszcze mogę zrobić systemy obronne. W sumie mógłbym postawić. Nigdy nie budowałem żadnego systemu obronnego. Może zbudujmy chociaż jeden, żeby nie było, że nigdy nie użyłem. Co tu mamy? Armata na butelki. O cholera, miedziane rurki.
Albo blachy aluminiowe. Mina. Na wysoką szybkostrzelność. Strzela butelkami. Ma wysoką... Dobra, wysoka szybkość... No postawimy, jedną medzianą rurkę jeszcze zrobię. No postawimy gdzieś na środku, żeby po prostu ich tutaj eliminować. Więc mamy, o proszę bardzo. Nie będę drugiego budował, bo akurat miedziane rurki są potrzebne, ale... w razie jakby jakiś nalot na bazę był, to będzie strzelanko. O, dziękuję bardzo. Jedziesz pan jeszcze szukać drewna. Tak, by the way, tak, to nie trzeba machać, wystarczy E naciskać, tak? Gdybyście się zastanawiali, bo tak powiedziałem, że... Oj, przepraszam. O, no mówię, pijacka czkawka. Tylko wystarczy, że zagram raz, to już mnie męczy. Można E naciskać, tak? Też to działa w ten sposób. A ja zazwyczaj z tą macham tą myszką jak porąbany, żeby się zrobiło szybciej. Właśnie, słuchajcie, tutaj jak przejeżdżam, mam w trzech miejscach, tak, bazy zrobić. Ale mi się wydaje, że właśnie tu na górze jest świetne miejsce na kolejną bazę przecież, tak? Trzeba znaleźć tylko wejście tam na górę. Gdzieś musi być. O, tam znowu jakiś questik. Gdzieś musi być wyjście tam na górę, bo tam jest baza. Dość bezpieczna w sumie, tak? Ale to chyba nie ma znaczenia, z którego miejsca atakują robale, bo zawsze będę atakować. Chyba tu będzie jakieś może wejście. O, właśnie. Idealnie. Może też wejść od strony rzeki. Ale tak, wszystko i tak nadal od dupki strony troszkę. O, tutaj mamy coś jeszcze do zdobycia. Znaczy ja zbieram, żeby się na mapie pokazały tak naprawdę, tylko nie wiem po co. Tych surowców tu jest świetnie. Tych surowców tu jest mega dużo wszędzie. Waris! Czy ty możesz się uspokoić, kiedy król Julian zbiera tu ważne rzeczy? Świetnie. Nie musiałbyś już tego mówić, bo ja już wszystko wiem. Każdy rodzaj flaszki już zrobiony. No dobra, czyli co, tutaj na... O! O proszę, kto tu się pojawił od razu. Jeszcze nie zdążyłem się dobrze zagnomowić. Już typy przyszły. Już na walanko. Cyk. Ale uspokoiło się trochę, jeśli chodzi o ataki. Już? Koniec? Czy jeszcze ktoś żyje? Pierwsza fala. Pokonaj wszystkie fale robali lali. To się da zrobić. Czemu nie? Od razu zbudujemy tutaj kolejną antenę i następną, ostatnią, trzecią antenę postawimy sobie. Co się dzieje? Na dole coś jest? Waris jak się tu patrzy. Czy ty blokujesz im wejście? Bardzo dobrze, Waris, w końcu się przydajesz na coś. Blokuj tam typów. Ale tak, żebym mógł ich trafić, co? Nie wiem, czy ich trafiłem, czy nie. A tu jest koleś. On chyba sobie nie radzi z wejściem tutaj. No i tak muszę do nich zejść, no. Wiem, Waris, że chciałeś dobrze. Ale wyszło jak zwykle, co? Kurde! Ziomek! Gdzie włazicie? W ogóle, którędy oni tam weszli w ogóle? Jezus! Jak to krzyknęło głośno! Matko Boska! Dobra, gruby, leżeć. Zresztą zaraz się wami zajmiemy w taki sposób oczywiście jeszcze. Nara! Już nie wiem, czy kogokolwiek trafiło to. Muszę sam wejść tu do środka. Cyk! Ło! Utełko! A masz poryju! A masz grubasie! Cyk! Ostatnia fala. Napitala. Zaraz przyjdzie jakiś... Ło! Dobra, jest jakiś mak chaosu leczący. Ładnie poleciał chłopak. Żyjesz tam jeszcze? Mam nadzieję, że nie. No, złota biedronka, kurczę. Ja się potrafił bugować przez to, co tu się dzieje. Bugi, bo to są w ogóle bugi, tak? Robale. Bugi się bugują. Ładny widok na stację tutaj jest, trzeba przyznać. Zostaw mi Warisa. Pięknie. Jeszcze jedną bazę, gdybyśmy zdobyli. Ostatnią, która jest do zdobycia, mielibyśmy achievement za przejęcie wszystkich baz, ale to jest może rzeczywiście coś do zrobienia kiedyś. Natomiast no teraz tutaj budujemy oczywiście. Tu nic nie postawię więcej, bo ja mam tylko wszystko przygotowane surowce, żeby... Przygotowane surowce. Mam prawie. Zapomniałem, że muszę jeszcze pokrywy od kosza zebrać. Kurde, ale teraz mam wrażenie, słuchajcie, że ja te pokrywy od kosza... Słuchajcie, że ja te pokrywy od kosza miałem. W bazie, tylko ich nie wziąłem z tego wszystkiego. Przygotowałem rurki, złom. Ale pokrywy od kosza powinny być bardzo łatwe do zdobycia, prawda? Potrzebuję ich łącznie 3 jeszcze.
A tutaj one... Okej, nie każdy kosz ma pokrywę. Tak? Tak chcecie mi powiedzieć? Nie każdy kosz ma pokrywę? Faktycznie nie każdy kosz ma pokrywę. Ale chamstwo. Ha! Szukam pokryw. Znalazłem, słuchajcie. Oprócz pokryw, znalazłem też piórka, także jestem zadowolony. I chyba jestem też w sekcji, w której jeszcze mnie nie było. Klapki. Zobaczcie tutaj. Stare miasto. Takie trochę stylizowane na jakieś takie stare miasteczko. Proszę bardzo, jest też znowu ziomek. Nie będę cię entertaining. Nie będę cię entertaining. Tutaj też coś jeszcze jest. Co tutaj jest ciekawego? Na czymś siedzę. O, to są w ogóle świry. Dobra, zaraz się nimi zajmiemy. Lubicie to? To wam się spodoba. Bardzo lubicie to na pewno. Chyba nie będzie co zamiatać po nich. Ło, jak polecieli. Ło, ziomek. Jak wpadł do wody, pięknie. Cudnie, co to w ogóle jest? Kurczę, wycieraczka z napisem Welcome. Welcome. Welcome, dzień dobry. Ja chciałem hot doga kupić. Co, przeszkadzam panu, że hot doga chcę kupić? Wolny kraj. Mogę kupować co chcę, od kogo chcę. Dobra, no w każdym razie ładne miejsce, tylko... zobaczcie, tutaj Trixie ma też swoje zadanie. Ale jednocześnie, gdzie są twoi przyjaciele? No właśnie jeden przychodzi. I jeszcze pomogę Wise i zrobimy jeszcze Trixie przy okazji tutaj. Cyk! Ło! Gościu! Dobra, dostaniesz... Słuchaj, ja nie po to ćwiczyłem pięści, żebyś teraz mógł przeżyć. Tak, pomogłem ci, żebyś dołączył do naszej drużyny pierścienia. Dobra, ja potrzebuję jeszcze chyba dwóch? Czy jednego? Chyba jeszcze jednej pokrywy i będę gotowy. Że tu pokrywy są rozkradzione absolutnie. Podoba mi się fakt, że robię zadanie dla Trixie. Trixie mówi, tutaj już rzuciłem ją na górę, mówi, hej, zajmij się robalami, oni tak po prostu stoją. Chyba sobie nie radzą z tym, gdzie jest wejście. Akurat idealnie dla mnie. No tutaj zajmiemy się nimi tornadem. Proszę latać. Yeah! Polecieli. I od razu zadanie zakończone. Cyk. I mam kolejny level up. No to oczywiście zrobimy sobie to. Mam maxa tutaj. No i teraz muszę zrzucić wszystkie flaszki do Vorisa. Tutaj kiedyś, jak już jestem blisko swojej pierwszej bazy, zauważyliście też tutaj, o, że tu było jeszcze piórko. Tak, przy Isle of Clocks oczywiście. Więc przy okazji jeszcze tutaj zebrałem Isle of Clocks. Mam już dwie pokrywki, znaczy tyle pokrywek, ile potrzebuję. Jestem też blisko tej pierwszej bazy, więc przy okazji postawy i faktycznie trochę się uspokoiło, jeśli chodzi o ataki robali, więc to było chyba rzeczywiście związane z tamtymi rzeczami. Kurczę, miło się patrzę na tę pierwszą bazę tutaj. Niby przed chwilą niby, ale jednocześnie z jakimś tam małym, powiedzmy, że... Proszę bardzo, cyk. Mamy drugą postawioną, jeszcze jedną, nawet mam o jedną pokrywę kosza więcej niż potrzebuję. Na wszelki wypadek. No, więc jest. I teraz jeszcze pozostało mi dorzucić na ten nasz nowy kawałek bazy tutaj. Mogę oczywiście coś położyć na tę bazę, którą mam zdobytą. Bo mam jeszcze jedną zdobytą bazę, jak pamiętacie. Na plaży, ale no. Ja tutaj już lecę po konkret efekty i zobaczymy co dalej. O, już na miejscu. Dobra, czyli co? Stawiamy numer 3. Cyk. Now we just have to wait for the signal to come through. Poczekaj na sygnał do przechwycenia. Ale co to znaczy poczekaj? Czy ja muszę coś zrobić? Uderz bloku i wejdź w tryb budowy. Mam czekać na sygnał, to rozumiem, że Voris ma odebrać ten sygnał jakoś. Tak troszkę wygląda, jakby to on miał odbierać sygnał. Mam poczekać na sygnał. Teraz pytanie, ile będę na niego czekał? Mam nadzieję, że niedługo. Jeszcze słuchajcie, czekając na zakończenie zadania. A, znaczy nie na zakończenie zadania, tylko czekając na to, aż uda się w końcu tutaj ogarnąć. Znaczy, aż się ten sygnał pojawi, bo nie wiem, ile muszę czekać na niego. Jak widzicie, buduję sobie... Kolejne miejsca pracy daję, tak? Proszę bardzo. To są miejsca pracy dla kolegów. Użytkowe, nie, to produkcja była. Więc tu jeszcze, proszę bardzo, będzie alejka. We've got something! Oho! Follow that signal, pal! Świetnie, ja tu jestem zajęty!
Idealny moment na to, żebym nie miał czasu na to. Mam teraz znaleźć... Okej, czy to się pojawiło i teraz muszę biec? Czemu nie pozwalasz mi tu postawić tego, no? We're getting closer! Świetnie, ja nawet nie ruszam, więc fajnie, że jestem coraz bliżej. No nie wierzę, no. Cyk. Dobra. I tutaj teraz muszę ziomeczki wrzucić. Rekrutuj. Zbieraj kasę. Rekrutuj. Zbieraj kasę. Rekrutuj. Zbieraj kasę i rekrutuj. Zbieraj kasę. Mam nadzieję, że wszędzie kliknąłem zbieraj kasę. Mamy sygnał? A ten sygnał gdzie jest napisany? Gdzie on jest? Zaraz, gdzie ja mam jechać? Bo to w sumie dobre pytanie. Aha, że ta strzałka mi pokazuje. Rozumiem, ptaki są fajnie, fajnie wymyślone. Dobra, jadę. No faktycznie jestem coraz bliżej. To znowu przy Evil Way'u? We're getting closer! Trochę tak wygląda jakby przy tym... O, to tu! Okej. Receiving... Decrypting... Damn! The signal got rerouted somewhere else! Let's get moving! Okej, sygnał się zmienił. We're getting closer! No dobra, jedziemy w inne miejsce. Gdzie? Typie, jak jedziesz ty? Baranie ty! This has to be the right direction. Dobra, znowu nas prowadzi tutaj w jakieś uliczki. O kurcze. Ale pytanie, czy to koniec? Okej, I'm connected again. Decrypting. Pomogę ci. Redirected again. Dobra, muszę tylko zjeść coś. Find the new source, quick. Dobra, znowu gdzieś nas wywala. Jedziemy do kolejnego miejsca. To jest gdzieś tu, tylko myślałem, że do szczurów nas doprowadzi. Jaki wandalizm, no! Ledwo go dotknąłem, nie ma żadnego wandalizmu. To tutaj. Dobra, to jest sobie... Atakują... Worisa. Dobra, Woris, musisz sobie radzić sam. There it is! Steady! Steady! Not again! Go, go, go! We're not getting any nearer! Znowu nie? Ja pierdzielę, to dobrze, że chociaż uciekłem od panów policjantów. Czas się kończy, kurde, gdzie to jest? Myślałem, że trzy razy, o, kończynka. O, świetnie. Ale uciekniemy od nich, mam nadzieję. Kurczę, myślałem, że trzeba wjechać tu na górę, a on mi mówi, że jednak nie. Chamstwo, o. Dobra, gdzie teraz jestem? Nie wiem, ale absolutnie nie pojechałem tam, gdzie trzeba. O mój Boże, gdzie ja wjechałem? Wydawało mi się, że prowadzi mnie, słuchajcie, tam na górę, a to nie, a to wcale mnie nie prowadziło na górę. I ja teraz muszę stąd wyjechać po prostu. Jezu, no właśnie, stała mi niekoniecznie minuta. Ile tutaj tych przekierowań było? Ale dobra, jestem już teraz na dobrej drodze. Grim Reaper na mnie patrzy. Tutaj, o Jezu, ta skrzynka, ja wjechałem na górę tego budynku. Ale pech. No. Come on, we need to hurry. We're almost done. We're getting closer. Ja pierdzielę jeszcze raz. Dostał 26 sekund. Tu naprawdę jest. Jak to, a jak to mi na, jak to się okaże, że zrobię faila? O nie. Co się stało? Czy tak kiepsko się prowadzi Worisem? Woris. Błagam. Skończmy z tym. Gdzie to ma być? 6 sekund, no nie wierzę, nie zdążę. This has to be the right direction. I co od nowa? Damn, we've lost the signal. Jezu. Hopefully we'll have better luck next time. Okej, okay, absolutnie bezsensowny quest. 5 razy trzeba jechać do różnych punktów. No ja wiem, że zacząłem później, ale wiecie, sądziłem, że to zwykle jak daję czas, to... To ten czas będzie, no nie, absolutnie nie podoba mi się ten quest. Dobra. Wait, what are those bugs doing here? Okay, guys, we got new orders. We need to... You again. Did you just receive orders through this thing? Of course. What else do you think my antennae are for? No way! Yes way. Evil way to be exact. Why, though? Why work for them? They literally have evil in their name! You would never understand. Mr. Bones is like a father to us. We were mere bugs, destined to mindlessly crawl the streets of Bumsville for all eternity. Now look at us. We're big and strong. No more hiding.
No more getting squished. That's why we obey his every command. Speaking of which, get him, boys! Słuchajcie, mam wrażenie, że tu jest taka akcja, że oni naprawdę byli robakami, jak skoro zmieniają rzeczy. To tu po prostu... O, ale zrobiłem rozpierduchę. To tu po prostu, słuchajcie, oni wszyscy byli robakami. Prawdziwymi robakami, tak? I to się wszystko zmieniło. Evil Way zmienił robaki w ludzi. I pewnie o to chodzi z tym ratowaniem im tyłków, tak? Kto tu jeszcze żyje? A! Ten! Uważaj ten wandalizm. Kto jeszcze? No more getting squished? Yeah, right. Bugs defeated, signal intercepted, passphrase decrypted, we got it all, pal. I told you not to worry about your brain. In fact, my plan is already in motion. We just need to visit the Reds. Huh, no dobra, musiałem wykonać jeszcze raz całą trasę, dokładnie w tych samych miejscach byłem. Tylko tym razem rzeczywiście tutaj na ten zagajnik musiałem dojechać, żeby dotrzeć. O, widzicie, tu jest miejsce. A, to jest coś bardzo blisko nawet. Okazało się, bo tu już jest właśnie baza. Zrobiłem wielką rundkę. Dalej gdzieś pokazuje? Nie, to już strzałka nie działa, ale no muszę teraz udać się jeszcze raz szybko do robalków. Do szczurów, przepraszam. Ostatni wydany punkt talentu, na coś trzeba wydać. To może faktycznie stalowy żołądek? Będą mnie bardziej nasycać rzeczy, które jem, niech będzie. No to jesteśmy. We got you the passcode. I think that should complete our to-do list. Amazing! It means our suffering will be over soon. Oh, apart from the fact that you're still missing half of your brain, correct? Hey, about that. Funny thing is, I know exactly where the brain is. Oh, that's quite a distance from here. Yes, I see. Won't be easy. All right, kids, time to move out. There's work to be done. Wait for us here. You helped us out tremendously, and now it's our turn to return the favor. We'll be back with your brain soon enough. Try not to get into any trouble while we're gone. Well, we can't just stand here aimlessly. Let's double check if the machine works at least. Włącz maszynę. No dobra, ale co z tym mózgiem? Że niby daleko jest? Coś i też zaszeptał jeszcze. Działa. Seems to be working fine. Let's test that access code we got, just to be sure. Wiecie co? Mi się wydaje, że on zrobi ściemę. On po prostu wie, że to on jest mózgiem. Przetestujmy kod wejściowy. Kontynuując, utracisz dostęp do ekwipunku, a wytwarzanie i budowanie będzie utrudnione. Upewnij się, że jesteś przygotowany przed rozpoczęciem tego zadania. Czy chcesz kontynuować? O! Ciekawe. Dobra, interesujące. Zapisz grę w takim wypadku. Tak. Co? O co chodzi? 8 mam wcisnąć? Okej. Okay. Co to za dziwny system dekodowania w ogóle? Jaka minigierka w ogóle. Osiem. Bups! Teraz piątka. A może być... Dobra, 1, 3, 5, tak? Teraz trójeczka. Mhm. Hasło to bubis, nie mogę. Ojej. Piękne. I have a confession to make, pal. I lied to the Reds. And I lied to you. No one ever removed any part of your brain. The truth is... You're in my body. You see, Evil Way wanted to extract my soul and bind it to an object for safekeeping, or something like that.
I forgot the whole evil speech thing they did. Anyways, they chose my shopping cart to be that object. They chose you. However, they didn't know that you were more than just a lifeless container. You were my imaginary friend. My best friend! My little Cartman. In my mind, you were always alive. I think this gave you a soul or something. And this soul apparently found a way back into my empty body. Luckily for us, some underpaid intern mistook us for a failed experiment and dropped us on the street. You woke up and, well, you know the rest. While it was fun to see things from your perspective, I think it's time to switch back. I hope you had your fun while in my body. No hard feelings, right, pal? I knew this was totally shady. Stay away from him, you hunk of junk. Hey, this is my body, possessed by my shopping cart. I'll do whatever I want with it, even if it means sort of killing my best friend and making him imaginary again. Disgusting. I would stay in my rat form forever if changing it would mean hurting someone I care about. Well, I wouldn't. Not after everything I went through. Besides, I'm not letting a dirty rat get any closer to my body than necessary. Pigeons are considered flying rats, and you already keep those pretty close. Don't you dare compare those noble creatures to some lowly vermin! Pigeons are saints, and they obey my commands! There is one who doesn't. Get him, big bro! Oh, yay! Take him away and throw him far into the sea! Let me go! I command you to stop! Sorry about that. When I heard what he said, I just couldn't let him do that to you. You probably hate me for disposing of your friend like that. Well, I'm no better than he was, really. Evil way is still looking for you, you know? And they won't stop. This soul thing has to be really important for them. So you have to strike first. Take him out when they least expect it. And what better way to do it than to strike from the inside? We located someone who could totally help with that. A scientist who left Evil Way and is against everything it stands for. Father didn't want us to reach out to him, as he is partially responsible for what we are now. I contacted him anyway, like, in secret, so, don't tell Father. He agreed to help when the time comes to make our move. I say, time is now. Go find Dr. East. You already met the doc? Awesome. You know where to find him then. Go on. I'll do my own preparations in the meantime. No dobra. 13:37. Niemożliwe są te hajsy zdobywane tutaj. No i w sumie potwierdziła się nasza jakaś taka mini teoria, że ten nasz Voris kumpel jednak nie jest naszym kumplem. Znaczy, że stanowiliśmy kiedyś całość, a tu się nawet bardziej okazało, że to był jego wymyślony kumpel, ten kurczę worek. Ale jak ja mam teraz zbierać rzeczy? Wydaje mi się, że to już jest przygotowanie do absolutnego finału. Dlatego dobrze, że sobie zapisałem grę, bo podróżowanie bez Vorisa jest trudne. Ale jak ma to być zastąpione? Zobaczcie, widzicie, powłączały się dodatkowe questy. Wygląda to rzeczywiście jak absolutny koniec, finał, więc słuchajcie, no zrobimy sobie to w następnym odcinku, bo już mam, kurczę, godzinę 20 nagrania tego. Myślałem, że wiecie, przysiądę i po prostu dokończę to wszystko, co było do dokończenia. Prawdopodobnie ten kolejny odcinek, czy kolejna rzecz do zrobienia tutaj finalna będzie szybka.
Ale no zobaczymy. W każdym razie i tak to muszę już podzielić, bo mi się czas absolutnie już na ten odcinek i ogólnie na to nagranie skończył, więc szanowni państwo, będzie jeszcze jeden odcinek z takiego super ekstra finału, finalnej sceny być może. Ta misja będzie jednak dłuższa, ciężko powiedzieć. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Jak widzicie, dobrze zachować tamten poprzedni save, bo no jakoś trzeba będzie może pozaliczać kiedyś te zadania, ale nie wiem, czy będzie mi się chciało tak naprawdę, bo zobaczymy. Tak, na razie nic nie chcę mówić, też nie chcę za bardzo przedłużać. Zapisujemy. Mamy bardzo ważny save 17, tak? Trzeba pamiętać 17, że to on jest tym zapisem przed zrobieniem, no, tej bardzo dużej, znaczącej zmiany. Varys, musimy porządnie porozmawiać, ty zdradziecka kupo gówna. Wielka piona, trzymajcie się i do zobaczyska. Cześć!